Cześć. Witamy na kanale Życiowe Ścieżki. Miłego oglądania. Grażyna ugniatała twaróg, siekała orzechy na bochenek, rozważając w myślach, czy powinna iść na wesele. Dodatkowy dochód na siebie oczywiście nie zaszkodzi, ale na hałaśliwym spotkaniu w restauracji byłoby mnóstwo obcych ludzi. Nie lubiła takich pijackich sabatów. Wczoraj jak zwykle kręcili się po lokalnym rynku. Śpiewali swoją starą piosenkę. Poczekaj chwilę, piękna, ozłocę twoją dłoń monetą. Powiem ci całą prawdę o tobie. Albo od razu przerzucą się na mężczyzn. Nie spiesz się, w domu czeka na ciebie niespodzianka. Chcesz wiedzieć, co to jest? Haczyk polegał na tym, że tylko Grażyna była naprawdę dobra we wróżeniu, przepowiadaniu przyszłości i odgadywaniu przeszłości. Julia wzięła ją do towarzystwa. Pranie mózgu, wabienie, odwracanie uwagi, zagadywanie, wywabianie kolejnych pieniędzy, zabieranie kosztowności wprost z ofiary i odurzanie jej głowy. To też potrafiły obie. Grażyna nieco ironicznie podchodziła do swojego wróżbiarskiego fachu. Przez długi czas nie wierzyła, że ma specjalne zdolności w tej dziedzinie, chociaż były ku temu przesłanki. Gdyby tylko jej matka sprawiała wrażenie, że potrafi wróżyć. Potrafiła przejrzeć każdego na wylot. Jej babcia ze strony matki trzymała się na uboczu, ale miała tak bystre oko, jakby mogła prześwietlić osobę. Potrafiła powiedzieć wszystko, nawet to, ile czasu zostało biedakowi do końca życia. Czy będzie palił niebo, czy wkrótce pójdzie do grobu. Babcia od razu rozpoznała talent w swojej małej wnuczce, ale nie doniosła o tym cygańskiemu plemieniu. Ciągle mówiła o matce dziewczynki. Poczekamy, aż przyjdzie czas, bo baron zacznie wysyłać dziewczynkę na łowisko. Niech ma chociaż kawałek beztroskiego dzieciństwa. To był dobry pomysł. W losie Grażyny nie było zbyt wielu bezchmurnych lat. Gdy jej babka, która miała cechy prawdziwej czarodziejki, odeszła do zaświatów, matka nie mogła długo powstrzymywać oblężenia swoich współplemieńców. Miała słabą wolę, a mąż ją bił. Źle soliła barszcz, źle podgrzewała ciasto, przynosiła mało pieniędzy z targu. Wszystko było jej winą. Pobrali się konspiracyjnie. On nie kochał żony, więc to znosił. A ona poszła do swojej dziupli w domu jak robotnica. Była dobra w jednej rzeczy. Od 16 roku życia rodziła dzieci. Piękne, przystojne, dziarskie. Byłem trzeci w kolejce po dwóch starszych braciach. Po niej była Julia, ta nieostrożna, a potem mój młodszy brat. Wtedy niebiosa zdecydowały, że w tej rodzinie jest wystarczająco dużo dzieci. Cała przyjazna kompania dorastała wiernie, chłonęła tradycję swojego ludu z mlekiem matki. Początkowo ładna młoda cyganka nie była traktowana poważnie na rynku usług wróżbiarskich. Wciągnęli ją w ogólny tłum kobiet w różnym wieku, które handlowały na bazarach lub w pobliżu stacji kolejowych ze względu na liczbę. Sytuacja zmieniła się przypadkiem. Cyganki jak latawce rzuciły się na skromną dziewczynę z prowincji, połykającą łzy na peronie kolejowym. Otoczyli ją i zaczęli obgadywać. Czemu płaczesz? Zróbmy fortunę, pomóżmy. Dziewczyna odpowiedziała z nadzieją i spojrzała na wyimaginowanych wybawców. Mój narzeczony dostał pogrzeb z gorąca, a ja noszę pod sercem jego dziecko. Nie mogę zostać sama. Jesteśmy sierotami. Nie mamy nikogo innego na tym świecie. Na dźwięk głosu młodej kobiety Grażyna poczuła, jakby w jej głowie rozdzwoniły się dzwony. Przed oczami pojawił się obraz. Szpital, szpitalne łóżko, facet z zabandażowaną głową w stanie nieprzytomności, głosy lekarzy, że zawodnik nie ma żadnych dokumentów. Podbiegła do zapłakanej przyszłej mamy, krzyknęła jej do ucha. Twój narzeczony jest w szpitalu, żyje, stracił pamięć. Idź do oddziału wojskowego, poszukaj jego śladów. Po chwili oddechu dodała. Pozłacaj rękę, moja droga, nie kłamie. Będę tu przychodzić raz w miesiącu we wtorek, tak jak dzisiaj. Pewnego dnia nie przyjdziesz spotkać się ze mną sam na sam. Ostatnie słowa wypowiedziała w martwej ciszy. Pozostali cyganie milczeli. Nie, oni wiedzieli, jak oszukać łatwowiernych obywateli, ale w mowie Grażyny było coś tak przekonującego, że nagle uwierzyli, że mówi prawdę i uspokaja nieszczęśnika. Otoczona tłumem, młoda kobieta zamilkła, po czym odpowiedziała z zapałem. Daję ci moje słowo. Jeśli moja bratnia dusza okaże się żywa, przyjdziemy razem na spotkanie. Incydent z przepowiednią Grażyny stał się swego rodzaju legendą w taborze. Początkowo wszyscy śmiali się z pewności Grażyny co do jej przepowiedni, ale wszystko potoczyło się tak, jak powiedziała kobiecie. 3 miesiące później na peronie na młodą cygankę czekało dwoje ludzi.
uśmiechnięty facet z wielką blizną na twarzy i młoda kobieta, która była już dość zaokrąglona, szczęśliwa i promienna. Przynieśli Grażynie ogromną wiązankę polnych kwiatów, uściskali ją i podziękowali. Ta historia jest jak z bajki i to nie małej. Mądre życie robi z ludźmi rzeczy niemożliwe. Teraz była wysyłana do pracy, gdy tylko nadarzyła się okazja. Miała nawet własną klientelę. I za każdym razem było tak samo. Dzwony w uszach i wizje, obrazy. Czasami udawało jej się wychwycić słowa. Dziewczyna uważała, że w jej zdolnościach nie ma nic mistycznego. Po prostu opatrzność czasami daje człowiekowi dar widzenia trochę więcej niż wszyscy inni. I nie było w tym talencie nic magicznego ani czarodziejskiego. Podejrzewała, że jej babcia również porozumiewała się za pomocą przepowiedni, ale ona, podobnie jak Grażyna, nikomu nie mówiła o swoich dziwactwach. Nie uwierzyliby jej, uznaliby za kłamczuchę. Ona również została wydana za mąż w wieku 16 lat. Plemienne zwyczaje rzadko były łamane. Dojrzała. Po co tracić czas? To prawda, że cyganki starzeją się znacznie wcześniej niż kobiety innych narodowości. Niektóre kobiety rodziły kilku spadkobierców po swoich mężach. W wieku 30 czy 35 lat wygląda już staro. A nawet jeśli nie całkiem stara kobieta, wyglądała jak dojrzała, już starsza kobieta. Płeć żeńska w taborze bardzo cierpiała. Miały tylko czas na spacer na łonie natury, gdy były wymienione jako potencjalne panny młode. Żadnych specjalnych trosk czy ciężkich kłopotów. Potem były dzieci, codzienne życie, praca, aby zdobyć pieniądze, oszukując łatwowierne ofiary. Zabieranie kobietom zarówno ich czasu, jak i urody. Los Grażyny był podobny do losu wielu. Tylko ona została wdową po zaledwie 3 tygodniach. Młody mąż i jego starszyzna pojechali z niewłaściwymi końmi do jakiegoś prywatnego gospodarstwa z wysokim płotem. Strzał w plecy dopadł chłopaka tuż przy murach stajni. Od tej pory Grażyna, która założyła już chustę, fartuch z monetami zamiast koralików, żyła w klanie męża. Prawa taboru, prawa DLA wszystkich. A dziś wędrowali po rynku, skanując ludzi ciekawskimi oczami. I wtedy spotkała ich przygoda. Wysoka, jaskrawo ubarwiona, bogato ubrana dziewczyna przechadzająca się wzdłuż rzędów egzotycznych owoców, widząc duet cyganów, zatrzymała się jak wryta. Potem sama do nich podeszła. Nie było potrzeby zastawiania słownych sideł czy pułapek słodkich obietnic. Z daleka wyczuwało się, kim jest osoba, która do nich podchodzi. Błyszczące zewnętrzne opakowanie to tylko maska. W piersi dziwnej młodej damy bije życzliwe, miłosierne serce. A także wróżbita nagle zobaczył piękno w sukni ślubnej, z boku której była ciemna, brudna plama. Panna młoda była w niebezpieczeństwie. Zbliżywszy się do cyganów, dziewczyna uśmiechnęła się promiennie. Podeszła do sprawy bez sztuczek i podstępów, które bywają charakterystyczne DLA innych przebiegłych klientów. Dzień dobry, szukałam pana. Dowiedzieć się, gdzie mieszkasz w mieście, nie byłoby mi trudno, ale przychodzenie do cudzego klasztoru ze swoim statutem i swoimi pomysłami uznałam za niestosowne. Julia zmrużyła chytrze oczy. I po co tak pięknej kobiecie byliśmy potrzebni? Chcesz przeczytać wróżbę? Chcesz poznać swój los? Grażyna nigdy nie lekceważyła młodszej siostry. Jeśli chciała się zabawić, wyłudzić od kogoś pieniądze, zawsze jej ustępowała, ale tym razem była nieugięta. Odsuń się, Julia, sama porozmawiam z tą dziewczyną. Albo przeczytam jej wróżbę, jeśli będzie chciała. I znów uśmiechnęła się szeroko. W takim razie zapoznajmy się. Jestem Zofia. Za 2 tygodnie wychodzę za mąż. Bardzo chcę sprawić naszym gościom egzotyczną niespodziankę. Zamierzam zaprosić cygankę do wróżenia. Nie myśl, że zostaniemy potraktowani z szacunkiem, na jaki zasługujemy. Tylko ja chciałabym zaprosić na imprezę najlepszą z was, żeby bez kłamstwa co zobaczy, to powie. Oczy Grażyny nagle się rozmyły. Czerń, a potem znów przed nią Zofia w przepięknej sukni ślubnej. Ale rąbek z boku brudny, cały w szarych plamach, a w oczach panny młodej przerażenie i niezrozumienie. Co obiecuje tej ślicznotce ten dziwny ślub? Grażyna pomyślała sobie i powiedziała na głos. Z moich znajomych jestem najlepsza we wróżeniu, ale muszę się zastanowić, czy powinnam do ciebie przychodzić. Jak na razie to przedsięwzięcie mi się nie podoba. Spotkajmy się w tym samym miejscu za 2 dni. Zastanowię się i jeśli się zdecyduję, przyjdę do ciebie i porozmawiamy o warunkach. Zofia zaczęła jej dziękować, zapewniając, że nie pożałuje jej pieniędzy. Ale Grażyna nie myślała o tym, że stanie się bogatsza,
że będzie mogła kupić materiał na nową spódnicę, że nie będzie musiała upokarzać się przed teściem, aby ją zdobyć. W zaproszeniu do wzięcia udziału w zabawie na weselu poczuła pewnego rodzaju wyzwanie DLA swoich umiejętności, pewnego rodzaju test na jej dar. Młoda kobieta posmarowała spód ciasta twarogiem, rozłożyła przygotowane orzechy i precyzyjnym ruchem zwinęła swój produkt w rolkę. Była bardzo zdolną kucharką, co dostrzegły nawet starsze, doświadczone kobiety w taborze. Powierzyły jej więc zadanie przygotowania ulubionego deseru cyganów. Pojutrze w rodzinie jej męża ma miejsce wielkie wydarzenie – ślub jednego z młodszych synów. Do domu wprowadzi się kolejna młoda rodzina. Dobrze, że nikt nie wkracza na terytorium Grażyny. Ich przestronny pokój, w którym mieszkała wraz z mężem, pozostawał całkowicie do jej dyspozycji. Młodej wdowy obawiano się w ich klanie. Była tajemnicza i milcząca. Takich cyganów najlepiej było unikać. Zawsze wierzono, że ludzie pogodni i wędrowni obdarzeni są zdolnościami paranormalnymi. Grażyna doskonale zdawała sobie sprawę, że to wszystko bajki. Nie odebrała oczywiście wielkiego wykształcenia, ale nie była z natury głupia. Na polecenie barona ukończyła 9 klas zwykłego liceum. Z łatwością radziła sobie z nowoczesnymi gadżetami. Telefon komórkowy, który wyłudziła od kobiety w zamian za informacje o jej mężu, który uciekł, opanowała w 2 klaśnięcia, a raczej w kilka naciśnięć przycisku. Aha, i obaliła listę kontaktów. Oto jest numer Zofii. Obiecała, że napisze do szczęśliwej panny młodej, czy się spotkają. Ale nie miała jeszcze decyzji do podjęcia. I przypomniała sobie, jak tu, w domu zmarłego męża, odkryła nagle cieniutką książeczkę o cyganach. Jakiś zagraniczny autor upierał się, że pierwsi przedstawiciele cygańskich społeczności pojawili się na północy Indii i stamtąd rozprzestrzenili się po całym świecie. Naukowiec próbował również wyjaśnić mistyczne rzeczy, które zawsze otaczały aureole życia tego ludu. Widział wskazówkę do tajemniczych zjawisk w fakcie, że Romowie od Boga wrodzoną zdolność do bycia niesamowitymi psychologami. Odczytują, jak zachowa się dana osoba po jej wyglądzie, zachowaniu, gestach i mimice. Stąd ta cudowna umiejętność odgadywania i przewidywania, wyczuwania dusz innych ludzi, tak jakby cyganie potrafili odczytać w nich wszystkie informacje o człowieku. Do drzwi jej pokoju rozległo się pukanie. To był jej teść. Grażyna, wyjdź do świetlicy. Mam ci coś do powiedzenia. Kobieta była zaskoczona. Wszyscy w rodzinie męża traktowali ją jak obcy element, z którym wszyscy muszą się liczyć. Zero ciepła, zero zaangażowania. Zimna, uprzejma obojętność. I nagle głowa rodziny chce jej udzielić audiencji. Jakby młoda cyganka miała jakieś pojęcie. Nie unikają cię, bo wciąż jesteś DLA nich obcy. Wszyscy się ciebie boją. To zimny, zwierzęcy strach przed twoim darem. Można to wyczuć nawet tutaj, w pokoju. Tak i pospieszyłem do ogromnej sali, gdzie zwykle wszyscy gromadzili się w dni świąteczne. Teść od razu rozpoczął dialog. Szczepan, który był najstarszym synem w rodzinie, ma poważne kłopoty. Sam baron podejrzewa go o oszukiwanie naszego klanu. Jutro dzień rytuału zaprzysiężenia trumny. Stolarka do niego jest już przygotowywana. Grażyna spieszyła się. W ciągu 19 lat tylko 2 razy była świadkiem tego przerażającego i dziwnego zarazem wydarzenia. W taborze rzadko się go używało. Przysięgano na ikonę. Co takiego poważnego mógł zrobić Szczepan? Młoda kobieta widziała, że teść nie chce zdradzić jej szczegółów, ale najwyraźniej nie miał innego wyjścia. Istota rytuału polegała na tym, że podejrzany kładł się w specjalnie DLA niego wykonanej trumnie i w jej ścisłym zamknięciu składał relacje z zarzucanego mu czynu. Krewni ściśle otaczali trumnę, uważnie słuchając każdego jego słowa. Panowało przekonanie. Oskarżony kłamał. Nie wyznał szczerze swojego grzechu. Nie będzie żył. Odszedłby na tamten świat wkrótce po rytuale, bez względu na to, jak zaprzeczałby swojemu przestępstwu. Szczepan jest oskarżony o 2 przestępstwa jednocześnie. Postanowiliśmy to jutro sprawdzić. Pierwszym jest to, że ukrywał przed współplemieńcami duże sumy pieniędzy i kosztowności. Drugie, że wywiózł je do Rosjanki, oszukując tabor. Wszyscy wiedzą, że wszystkich przejrzysz na wylot. Porozmawiaj dziś wieczorem z moim najstarszym synem. Zajrzyj w jego duszę. Chcę wcześniej poznać prawdę. Jeśli jestem winny, zaprzeczę. Grażyna słuchała mężczyzn w milczeniu. Oskarżenia cyganów pod adresem Szczepana były poważne. Nie chciała brać udziału w najbardziej średniowiecznym rytuale.
nie chciała też spotykać się z najstarszym synem zaniepokojonego krewnego. Nie było co robić. Kiwnęła głową na zgodę, że zrobi co w jej mocy. Reszta dnia minęła w ferworze zajęć. Wesele w taborze to duże wydarzenie. Nigdy nie było wiadomo, ilu gości zasiądzie do stołu. Do radosnego wydarzenia pozostały niespełna 2 dni, a wtedy starcie ze Szczepanem przyszło nie w porę. Atmosfera w domu stawała się coraz bardziej gorąca. Najstarszy syn wrócił dopiero w nocy. Głowa rodziny natychmiast wezwała Grażynę i zgodnie z cygańskim zwyczajem wypędziła wszystkich ciekawskich z pompatycznej, bogatej sali. Spojrzał nawet na synową i zniknął. Grażyna podniosła wzrok na Szczepana. Wśród swoich był przystojnym mężczyzną, tak jak zapowiadało nazwisko matki. Był żonaty od dłuższego czasu, ale Grażyna nie interesowała się nim zbytnio. W ich domu panował porządek, dzieci dorastały dobrze odżywione i zadowolone. Spełnił swój męski obowiązek. Tak, i stara DLA niego, wydawało się, jego 28-letnia żona. Byli razem od 11 lat. Jakie serdeczne relacje mogłyby tu istnieć, poza nudnymi obowiązkami? Co, będziesz mi grzebał w duszy, panno młoda? Szczepan uśmiechnął się czarująco. Wyglądało na to, że jutrzejsza przysięga w trumnie go nie przerażała, nie martwiła. Grażyna ujęła jego dłoń, co w cygańskim pojęciu było impertynencją wobec mężczyzny, ale poddany nie oponował. Wiedział, że wdowa po jego bracie była szanowana w rodzinie za swój talent wróżbiarski. Młoda kobieta przejechała palcem po liniach na jego lewej dłoni. Jeszcze raz spojrzała Szczepanowi uważnie w oczy i powiedziała z powagą: na darmo ryzykujesz DLA tej kobiety. Ona cię nie kocha. Rządzi nią tylko chciwość. Dawałeś jej drogie prezenty, zabierałeś do najdroższych restauracji i oszukiwałeś na cygańskich zasadach. Ona tego nie doceniła. Widzę cię między dwoma ogniami. W jednym płoną resztki twojej namiętnej miłości do niej, w drugim resztki narodowego honoru. Teraz nie ma znaczenia, czy leżysz w trumnie, czy mówisz prawdę. Twoje życie jest krótkie i pochowają cię w tej samej drewnianej skrzyni. Szczepan cofnął się, patrząc na nią gniewnie, wiedząc, że nigdy nie myliła się w swoich przewidywaniach. Szarpnięciem wyrwał jej rękę. Wężu! Wy, kobiety, jesteście kłamczuchami! Nie wychodzi się za cyganów z miłości. Całe życie tolerujecie ich wyższość, a w najgorszym wypadku zaciekle ich nienawidzicie. Słowianki są podłe, słodkie jak miód, obiecują niebiańskie rozkosze, a potem zdradzają swojego mężczyznę. Sprawdzę moją ulubioną kobietę i jutro powiem cyganom prawdę. Jeśli nie jestem miły DLA mojej ukochanej kobiety, to lepiej sam się przekonam, a ty siedź cicho. Szczepan opuścił salę. Baron natychmiast pojawił się w dużym pokoju i obrzucił Grażynę surowym spojrzeniem. Mów jak jest, on jest winny, odparła kobieta. Ale nie spiesz się. Jego czas na tej ziemi dobiega końca, to kwestia dni. Tak, i nie będzie jeszcze ślubu. Rodzina przywdzieje żałobę, a przygotowane na stół wiktuały posłużą jako pamiątki. Baron runął na nią jak latawiec. Cisza, przeklęta. Czułem w sercu, że tracę najstarszego syna. Jak przetrwać taką żałobę? Jak mam dalej żyć? Zdając sobie sprawę, że okazuje słabość przed bezwartościową kobietą, mężczyzna zachwiał się, owinął ramiona wokół głowy. Jutro wszystko się okaże. Może baron się zlituje i przełoży dzień ślubów w trumnie ze względu na wesele w naszym domu. W głowie Grażyny wciąż biły dzwony. Była cała roztrzęsiona. Tyle obrazów się teraz na nią zwaliło. Nie może udawać, że już zna wynik tej historii. A jeśli się myliła? Ale wróżbitka wyraźnie przeczuwała przyszłość najstarszego syna swoim nieznanym rozumem, intuicją, utalentowanym instynktem. Moment, w którym Szczepan wyznaje współplemieńcom, że okradał ich skarbiec. Wrzawa w zgromadzeniu, gniewne uwagi, nawoływania do surowej kary. Potem zgoda barona na wymierzenie kary 2 dni później. Szczepan spieszy do ukochanej z bajecznie drogą nową biżuterią w sakiewce. Znów pożyczył ją z taborskich skarbców, ale niczego się nie obawia. Jego serce płonie miłością i wątpliwościami. Chce spojrzeć w oczy swojej pani. Ich rozmowa i jej ironiczny śmiech, jacyś ludzie za plecami Szczepana, torba z naszyjnikiem splamionym krwią zakochanego cygana. Pompatyczny pogrzeb Szczepana, mimo jego czynów opłakiwany przez tabor. Nadchodzące dni z ich wydarzeniami mignęły przed oczami Grażyny potrójną struną, po czym rozpłynęły się. Dotknęła zimnymi palcami ramienia barona, odważyła się udzielić mężczyźnie rady. Przed tobą bardzo tragiczne dni.
Lepiej będzie, jeśli teraz trochę odpoczniesz i nabierzesz sił. Wypowiedziawszy te słowa, Grażyna wymknęła się z holu i pospieszyła do swojego wdowiego kąta w domu. Ona też będzie potrzebowała sił. A jutro rano wyśle wiadomość do Zofii, że zgadza się na odczytywanie wróżb na weselu Deela gości młodej pary. Wciąż czuła, że zaproszenie panny młodej będzie miało ważne konsekwencje Deela, niej i Deela niej samej. Musi sobie z tym poradzić. Zofia spotkała swojego gościa pełnego niespodzianek na progu restauracji. Od razu zaświergotała radośnie. Grażyna, jak miło, że przyjęłaś zaproszenie na nasze wesele. Dlaczego jesteś ubrana na czarno? Celowo, żeby wróżby wyglądały bardziej przekonująco? Nie, Bel. Rodzina mojego męża w naszym taborze jest w wielkiej rozterce. Wysłaliśmy jednego z nas na jego ostatnie miejsce spoczynku. Teraz będziemy w żałobie przez 40 dni. Mężczyźni nie zgolą nawet brody, a kobiety nie wezmą nożyczek, by obciąć niesforne włosy. Ale nie bierz smutku w moim sercu do siebie. Spełnię wszystko, co ci obiecałem. W malowniczo udekorowanej sali wśród koszy z kwiatami, jaskrawych kokard i dmuchanych balonów z serduszkami, Grażyna wyglądała tak kontrastowo w swojej czarnej spódnicy i koszuli, że goście natychmiast zaczęli szeptać ze zdziwieniem. Kim jest ta cyganka? Dlaczego tu jest? Zofia nie kazała na siebie czekać. Podeszła do gospodyni, wzięła od niej mikrofon i głośno oznajmiła. Dziś na naszym święcie jest niezwykła młoda kobieta. Przyszła tu na moją prośbę, aby dodać imprezie oryginalności. Ma na imię Grażyna. Każdy z was, kto chce poznać swój los w szczęśliwym Deela mnie i mojego męża dniu, może porozmawiać z wróżką w małym pokoiku obok sali. W międzyczasie będziemy kontynuować nasz bankiet. Oddaję stery w ręce toastmistrza. Patrząc na salę, Zofia uśmiechnęła się. Kobiety sięgnęły po Grażynę Tajkę. Przy stole obok syna została tylko matka męża Przybysławy, Gabriela. Propozycja wróżby nie wydawała się Deela niej inspirująca. Grażyna zwyczajowo opowiadała wystrojonym młodym damom, co się wydarzyło, co się wydarzy, co uspokoi jej serce. Dziś miała szczęście. W tłumie podekscytowanych cudowną okazją osób nie spotkała się z przypadkiem, by kogoś trzeba było zdenerwować przepowiednią. Wyjątkiem była sytuacja z jedną z kobiet, której cyganka szepnęła, że jej mąż już dawno założył drugą rodzinę, a nawet dorasta chłopiec. Ku zdumieniu cyganki, wiadomość ta nie zaniepokoiła miłego gościa. Uśmiechnęła się smutno i odpowiedziała. I rzeczywiście jesteś cudotwórcą, prawdziwym wizjonerem. Wiem o drugiej rodzinie mojego małżonka. To wszystko jest logiczne. Ja nie mogę mieć dzieci, a on zawsze marzył o dziedzicu. Kolejna ciekawa historia czekała na Grażynę z imponującym mężczyzną, który postanowił poznać swój los. Z wróżbitą był szczery. Dziwisz się, że płeć męska również wierzy w zdolności wróżbitów? Dla mnie to dlatego, że mam dość samotności. Żaden z moich związków z kobietami nie zakończył się jeszcze małżeństwem, a ja chcę mieć pełnoprawną rodzinę, dzieci. Lata się marnują. Słysząc wyznanie mężczyzny, nagle poczułem jakieś niejasne powiązanie między nim a kobietą, która lekko potraktowała to, że jej mąż ma na boku inną rodzinę i dziecko. Pieprz w zbieg okoliczności, dodał kolejną historię. Piękna kobieta w średnim wieku powiedziała do cyganki w łatwowierny sposób. Byłam mężatką, żyliśmy z mężem dusza w duszę, aż się zakochałam. Był bogaty, szczęśliwy, przystojny. Nic z nim nie mieliśmy. Bawił się ze mną jak kot z myszą. Zapraszał mnie na romantyczne randki z górą kwiatów i prezentów, a potem znikał na 2 tygodnie. Cóż, postanowiłam, że nie zbliży się do mnie tylko dlatego, że jestem mężatką, taką porządną. Wróciłam do domu, oznajmiłam mężowi wszystko jak jest. Powiedziałam, że nie mogę żyć bez innego mężczyzny. Puścił mnie cicho, dał mi rozwód. A mój wspaniały wybranek, jak się okazało, tylko i zabawiał, komunikując się ze mną. Dowiadując się, czy zakocham się w jego zalotach. W tym samym czasie spotykał się z inną kobietą, z poważnymi zamiarami. Niedługo potem pobrali się i mają razem 2 dzieci. Kiedy znalazłam się na załamanym dnie, wróciłam. To tak, jakbym straciła rozum. Próbowałam odzyskać męża. Nasz syn właśnie zaczął 1 klasę. Mój były mąż i ja nawet mieszkaliśmy razem przez jakiś czas. Ale nie mogliśmy posklejać rozbitego kielicha naszej miłości. Rozstaliśmy się ponownie. Od tamtej pory on był sam i ja byłam sama. Z kimkolwiek oboje próbowali budować związek, wszystko zawodziło,
nie układało się i boleśnie się marszczyło. W toku narracji kobiety dzwony w jej głowie nie biły, tylko dzwoniły, a przed oczami z jakiegoś powodu znów stanęła suknia ślubna Zofii z brudną plamą na obszyciu. Nie potrafiła tego wszystkiego poskładać, ale w głębi duszy czuła, że wskazówka kryje się gdzieś tutaj, na tej weselnej uczcie. Strumień ludzi chcących dowiedzieć się, co ich czeka, stopniowo wysychał. Do pokoju Grażyny wleciała dysząca panna młoda. Od progu powiedziała: Grażyna, nie myśl, że zwariowałam. Proszę cię o przysługę. Zostań ze mną na weselu do końca. Coś mnie niepokoi, ale nie mogę zrozumieć, dlaczego jestem taka zdenerwowana. Cyganka początkowo chciała odmówić, ale odrzuciła perspektywę siedzenia w restauracji przez kilka godzin. Ale w oczach Zofii było tyle wzruszającego błagania, że zmieniła początkowe plany. Z westchnieniem zgodziła się. Uradowana celebrytka natychmiast zaciągnęła ją do stolika, nie słuchając żadnych sprzeciwów. Posadzę cię obok specjalnych gości tatusia. Pracuję z nimi od lat i byli na tyle uprzejmi, że przylecieli na naszą uroczystość. Chodź, to niesamowici ludzie. Grażyna nie była uparta. I co w tym wielkiego? Była bardzo głodna. Stoły na uczcie były ustawione w grupach. Teraz Zofia zaprowadziła ją na daleką, smakowitą wyspę, nakrytą białym obrusem i obładowaną pikantnymi potrawami. Jedna rzecz ją niepokoiła. Wróżbitka miała wrażenie, że czyjeś złe oczy wwiercają się w jej plecy. Zupełnie jak para wierteł. Odwróciła się gwałtownie. Nic niezwykłego, nic podejrzanego. Wystrojeni mężczyźni i kobiety, rozmawiający, tańczący, śmiejący się. Dudniący głos Toastmastera, zapraszającego do udziału w kolejnym zabawnym konkursie. Przy stole z potrawami i napojami cyganka nie mogła uwierzyć własnym uszom, nawet zwolniła. Wydawało jej się, że ludzie przy stole mówią w jej własnym języku. Ale kiedy słuchała, zdała sobie sprawę, że rozumie tylko niektóre słowa i ogólny sens tego, co zostało powiedziane. Goście byli niecodziennie ubrani, śniadzi, kobiety nosiły liczną biżuterię ze szlachetnymi kamieniami, ich mowa była spokojna, trochę powolna. Zofia, widząc, że Grażyna jest przez chwilę zdezorientowana, natychmiast wyjaśniła. To są koledzy taty z Indii. Pracował w tym gościnnym kraju w korpusie dyplomatycznym. Całe dzieciństwo i młodość spędziłam na północy Indii. Całkiem dobrze mówię w hindi. Hindi? Grażyna z trudem wymówiła nieznane słowo. Co to takiego? To jeden z języków indoaryjskich, który rozumie wielu Hindusów. Chodź, przedstawię cię im. Goście przy wystawnym stole przywitali Grażynę, jakby była ich własnością. Jakby znali tę młodą kobietę od dawna. Częstowali ją apetycznymi przystawkami i próbowali nalać szampana lub wina do jej kieliszka. Cyganka położyła kres próbom upicia jej. Nie wystarczyło pojawić się w taborze pijanym, a przynajmniej pod wpływem alkoholu. Cyganki były za takie rzeczy surowo karane. Lepiej było zapalić fajkę lub papierosy. Zły nawyk tolerowany w plemieniu. Grażyna sama nie zdawała sobie sprawy, jak się uspokoiła, wyluzowała i poczuła pewnie wśród tych ludzi. Tłumaczyła to sobie tym, że nie czuła żadnego zagrożenia ani niebezpieczeństwa z ich strony i nie spodziewała się żadnego podstępu. Tymczasem Zofia wkrótce odnalazła ją ponownie. Zapytała ją, czy wróżka jest głodna. Zapytała, czy zgodzi się na spotkanie z jej mężem Przybysławem i jego matką. Obie panie nie zauważyły, że od stołu podszedł za nimi przystojny młodzieniec. To, co wydarzyło się później, było straszne. Im bardziej Zofia i Grażyna zbliżały się do Przybysława i Gabrieli, tym bardziej nogi cyganki stawały się chwiejne. Postać matki pana młodego również stawała się napięta. W głowie wróżbitki dzwony nie biły, lecz brzęczały. Był tylko jeden obraz. Jej babcia stała przed nią i wskazywała palcem na coś za nią. Kiedy rozpłynęła się jak mgiełka, Grażyna wyraźnie zobaczyła wskazówkę. Przypomniała sobie jedną z lekcji starej wróżbitki. Zapamiętam jedną bardzo ważną rzecz. Ty i ja nie jesteśmy ani czarownicami, ani czarownikami. W cygańskiej rodzinie rodzą się czasem takie niezwykłe, wyjątkowe kobiety, którym dane jest nie tylko zręcznie zgadywać, ale także widzieć przez postacie i twarze. Wiedz, że cyganki, tak jak my, mają wrogów. Kobiety innych narodowości ze złym okiem, jak mówią w każdym narodzie. Zawsze zobaczysz jedną w tłumie. Poczujesz jej podstępną energię. Próbuje ci się oprzeć, byś ją zdemaskował, byś ujawnił wszystkim jej prawdziwą naturę. W tej chwili Grażyna stanęła twarzą w twarz z przedstawicielem podłej żeńskiej rasy,
która potrafiła zrujnować innym życie jednym czarnym spojrzeniem rzuconym za siebie, jednym życzeniem wypowiedzianym w czyjeś plecy. Podstawą takiego złośliwego zepsucia jest zazdrość. Takim kobietom nie trzeba szukać babek knacharoków, by obarczyć człowieka chorobą, nieszczęściem, otoczyć go problemami. Teściowa Zofii była jedną z nich. Grażyna bez wahania podeszła do niej i wykonała rytuał, którego nauczyła ją kiedyś babcia. Splunęła pod nogi matki Przybysława. Tłum wokół niej tylko sapnął. Wszyscy poczuli się nieswojo. Czyn wróżki wydawał się zbyt bezczelny. Natychmiast pojawiło się mnóstwo pytań, których nikt nie odważył się wypowiedzieć na głos. Święto legło w gruzach, a sama Grażyna dotknęła lodowatymi palcami rękawa matki Przybysława i zemdlała. Publiczność jeszcze bardziej się wzburzyła. Z drogi, proszę, jestem lekarzem. Odezwał się męski głos z lekkim akcentem. Ten sam mężczyzna, który śledził Zofię i Grażynę od hinduskiego stołu, zbliżał się do cygana. Szybko wziął wróżbitkę na ręce i zapytał Zofię: gdzie mogę ją zbadać? Czy jest tu jakieś ustronne pomieszczenie? Panna młoda chętnie przytaknęła. Jest taki pokój, w którym Grażyna udzielała wróżb tym, którzy sobie tego życzyli. Jest tam kilka krzeseł ustawionych w rzędzie, jest też duży stół. Zaniósł cygankę do pokoju i zastanowił się nad tym, że pachniała mydłem truskawkowym. Dlaczego mydłem, nie potrafił sobie wytłumaczyć. Po prostu przypomniał sobie wizytę u ojca w jego pracy w Indiach, w ówczesnej ambasadzie radzieckiej. Musiał pójść do toalety, a w eleganckich mydelniczkach znajdowały się duże różowe kostki mydła, cudownie pachnące czymś owocowym. Później zapytał ojca, co to za zapach, a on uśmiechnął się i powiedział, że pachnie jak truskawki. Potem przyszły studia w Rosji, która oddzieliła się już od wszystkich innych republik. Mateusz ukończył Instytut Medyczny w Moskwie, odbył staż w miejscu, w którym ukończył studia, następnie odbył długi staż w Indiach i ożenił się. Żona Mateusza utonęła 3 lata temu, a on poświęcił się w całości synowi. Odkąd został wdowcem, żadna kobieta nie wzbudziła w nim tylu emocji, co ta cyganka. Mężczyzna uśmiechnął się myśląc. Naukowcy z kręgów medycznych często twierdzą, że ludzi nie może pociągać krew bliźniego, że to wszystko fikcja, że nie ma czegoś takiego jak popiół krwi. On, potomek Romów ze strony matki i babki, od razu poczuł w Grażynie coś bliskiego, własnego, rodzimego. Przeniósłszy swój ciężar do osobnego pokoju, Mateusz zamknął drzwi przed wszystkimi. Ku jego irytacji pod ręką nie było nic z jego zapasów medycznych. W restauracyjnej apteczce nie było soli zapachowych ani niczego, co przydałoby się w tak głębokim omdleniu. Grażynę przeszły dreszcze. Musiał okryć ją warkoczem, który pojawił się znikąd. Wydawało mu się, że śni straszny sen, z którego nie może wydostać się do rzeczywistości. Nie wezwano żadnych lekarzy. Mateusz przekonywał wszystkich, że życiu i zdrowiu cyganki nic nie zagraża. Zostanie z nią i wszystkiego dopilnuje. Grażyna miała sen. Kolorowo, kolorowo. Park szumi świeżą wiosenną zielenią. 2 ładne dziewczyny siedzą na ławce i żywo rozmawiają. Gabrielo, chcę się z tobą podzielić sekretem, jak z najlepszą przyjaciółką. Wczoraj Sylwester wyznał mi miłość. Chcemy się pobrać po 2. Chcę, żebym jak najszybciej urodziła syna. W końcu pochodzi z wielodzietnej rodziny. Bardzo kocha swoje siostry i braci. Grażyna widzi, że oczy dziewczyny o imieniu Gabriela ciemnieją, wypełniają się przeszywającą czernią. Odwraca się do gruchającej dziewczynki i pyta: idź na lody, skręciłam wczoraj nogę na wufie i nadal kuleje. Uradowana dziewczyna podbiega do tacy z zimnymi słodkościami, a Gabriela szepcze jej do pleców: Sylwester, kocham się w nim od dawna. Za kogo ty się do cholery uważasz? Nie będzie szczęścia w twojej rodzinie, nie będzie w niej synów i córek. Obraz w głowie Grażyny rozpada się na 1000 kawałków. Teraz ma przed sobą inny obraz, jakby oglądała film. Mężczyzna i kobieta w kuchni, przed nim talerz zimnej zupy, w jej oczach łzy. Sylwestrze, ja wszystko rozumiem i przyjmę to tak, jak przychodzi. Jesteśmy małżeństwem od 15 lat, zawsze byłeś mi wierny. Czekałeś ze mną na dziecięce głosy, które rozbrzmiewały w naszym domu. Nie będę cię powstrzymywać. Idź tam, gdzie wkrótce spełni się twoje marzenie. Wciąż nie mogę. Nie mogę żyć bez ciebie. Jeśli potrafisz wybaczyć i zaakceptować mnie, będę żył na 2 rodziny. Kobieta zostaje rozproszona przez telefon. Odbiera go. Tak, Gabriela. Nie, nie płaczę. Wyobrażasz to sobie.
Spotkamy się jutro w pracy, tak jak było umówione. Tak, masz rację. Dobrze, że ty i ja ukończyliśmy ten sam instytut i nigdy więcej się nie rozstaliśmy. Oczywiście, że też cię kocham. Wizja zanika. Tak i na chwilę wpada w pustą, ciemną otchłań. Ale to nie trwa długo. Uczucie bycia na dnie studni zanika. Gwiazdy świecą nad nią. Sierp księżyca wyróżnia się na atramentowym niebie. Znów jest świadkiem, ale innej sceny. Brzeg morza. Lekkie fale toczą się po gładkich, małych kamykach. Wiatr, ciepło. Zapachy kwiatów magnolii unoszą się w powietrzu. Na parapecie nasypu siedzi dwoje, mężczyzna i kobieta. Ona atakuje, on się broni. Werbalnie. Tak bardzo marzyłem o tej podróży. Myślałem, że będziemy tu razem. Gabrielo, niczego ci nie obiecywałem. Poprosiłaś mnie tylko, żebym zabrał cię na wakacje z grupą moich przyjaciół. Czy to musi oznaczać, że będziemy mieli wakacyjny romans? Podoba mi się inna kobieta. Zakończmy tę rozmowę odważnym zakończeniem. Chodźmy popływać w magicznym świetle księżyca. Mężczyzna zdejmuje szorty i podkoszulek. Prycha, informuje, że wieczorem woda jest chłodniejsza niż w ciągu dnia. Kobieta, zidentyfikowana jako Gabriela, uśmiecha się do niego nieszczerze. Informuje go, że nie ma na sobie kostiumu kąpielowego, więc nie wejdzie do wody nawet wieczorem, kiedy prawie nic nie widać. Gdy mężczyzna zauważalnie oddala się od brzegu, jej oczy zamieniają się w wąskie, ciemne szparki, a głos staje się syczący. Płyń, płyń, niestrudzony. Nie mogę się z tobą równać, więc niech nikt nigdy ci nie dorówna w tym życiu. Będziesz miał romanse, ale wszystko na nic. Zmęczysz się kobietami, ale nigdy nie znajdziesz tej jedynej. Nie pozwolę nikomu uciec, jeśli nie zrobi tego po mojemu. Będziesz żałował 100 razy, że nie byłeś ze mną na tym brzegu morza. Grażyna westchnęła gorzko przez sen, ale jej powieki pozostały ciężkie. Wciąż nie oprzytomniała. Mateusz sprawdził puls cyganki. Doświadczenie lekarskie podpowiadało mu, że kobiety nie należy jeszcze dotykać. Wyraźnie była pod wpływem stresu i silnych emocji. Grażyna miała kolejną wizję, kolejny sen, kolejną scenę z czyjegoś nieszczęśliwego życia. Jej bohaterami znów byli kobieta i mężczyzna. W przytulnej kawalerce panowała cisza i spokój. W łóżeczku drzemało dziecko. Pod oknem na parterze rozległ się czyjś głos. Kobieta pospieszyła na jego dźwięk. Gabrielo, może wejdziesz? Usiądźmy i pogadajmy. Teraz Damian zaparzy nam swoją wyjątkową kawę, a ja właśnie skończyłam robić Charlotte. Mam DLA ciebie poczęstunek. Pędzi na korytarz i gościnnie otwiera drzwi, pomagając mi zdjąć płaszcz i długi szal. Jej mąż miga za nią, spiesząc do kuchni, by zaparzyć kawę. Kobiety podążają za nim do małego, ale gustownie urządzonego pokoju. Pani głaszcze męża czule po plecach. Co ja bym bez ciebie zrobił, kochanie? Pomogłeś mi skończyć uniwersytet i spędzać noce z moim synem na służbie, kiedy spałam, a rano spieszyłam się do pracy. Tak bardzo cię kocham, moja wierna asystentko. Zwracając się do Gabrieli, kobieta kontynuuje swój monolog. Nigdy nie rozumiałam, jak można zdradzać małżonka. Przecież pieczątka w paszporcie to 2 losy, splecione w 1 kłębek. Są takie zakręcone kobiety. Mąż to cud, a one szukają przygód na boku. Nigdy bym tego nie zrobiła. Dogania mnie. Pospiesznie nakłada Charlotte na talerze. Opowiada, jakie miała szczęście, że kupiła na targu jabłka odpowiednie do tego brytyjskiego ciasta. Głos Gabrieli staje się coraz bardziej irytujący. Jej oczy ciemnieją, a dłonie mimowolnie zaciskają się w pięści. Gabriela nie chce, by gospodarze zauważyli jej zazdrość i pilnie odgryza kawałki ciasta, popijając kawę. Potem gwałtownie odstawia filiżankę na stół i wpatruje się w plecy przyjaciółki męża, sylabizując do siebie każde słowo. Nienawidzę was. Jak ja was wszystkich nienawidzę! To nie są frazy, które spływają z języka Gabrieli, to krople plugawego jadu, ale nie może teraz przestać. Nigdy nie będzie oszukiwać. Kto składa sobie takie przysięgi? Głupia, naiwna dziewczyna. Życie jest pełne innych mężczyzn. Czy ja o tym nie wiem? Dałam się nabrać na obietnicę żonatego mężczyzny. Teraz samotnie wychowuję Przybysława, a w nich wszystko gra i buczy. Nic z tego nie będzie. Nienawidzę tego. Kiedy gospodarze zwracają się do gościa, na jej twarzy znów pojawia się spokojny uśmiech. Wkrótce zaczyna się pakować do domu, wychwalając ich dom, niesamowitą kawę, delikatną, zwiewną Charlotte, gawędząc dalej w swoich pustych ścianach. Przybysław jest w przedszkolu w dni powszednie z nocowaniem. Jej rodzice są daleko,
mało interesują się życiem córki. Jedna praca, udana kariera, światełko w samotnym oknie. Będzie wychowywać syna na przekór wszystkim, uczyni go swoim drugim ja, swoją kopią w charakterze i nawykach, swoją jedyną radością. Grażyna poruszyła się przez sen. Mateusz natychmiast się poderwał, przejechał dłonią po jej czole, które pokryło się wilgotnym potem. Improwizowany film w głowie cyganki skończył się. Jej rzęsy zatrzepotały. Otworzyła oczy i cofnęła się przed pochylonym nad nią lekarzem. Kim jesteś, przystojniaku? I gdzie ja jestem? Wciąż jesteś na weselu. Źle się poczułaś, więc przyniosłem cię do tego pokoju. Dotykałeś mnie rękami? Cyganka nie powinna tak się zachowywać. Jestem lekarzem. To robi różnicę. I mam w sobie dużo cygańskiej krwi. Wyglądasz na Grażynę. Jestem Mateusz. Moja matka i babka były czystej krwi cygankami. W północnych Indiach wciąż żyją potomkowie najstarszych cygańskich plemion. Jestem jednym z nich. Jeśli cyganie, znasz nasze zwyczaje, nie możemy być sami razem przez długi czas. Wróżbita spojrzał na mężczyznę oceniającym wzrokiem. Całkiem przystojny, wysoki, śniady, świetnie mówi po rosyjsku. Pan młody godny pozazdroszczenia. Zastanawiał ją fakt, że nie mogła zeskanować tego mężczyzny. Jakby był ukryty w ochronnej powłoce przed jej energią. Grażyna pomyślała. Ktoś z jego bliskich, jego matka lub babka, musiał odprawić rytuał, aby odeprzeć wszelkie przyszłe niebezpieczeństwa. Słyszała o czymś takim, ale sama nie posiadała takiej umiejętności. Muszę porozmawiać z panną młodą. Mógłbyś ją tu zawołać? Gabriela wciąż czuła się nieswojo, choć incydent z cyganką Zofią i Przybysławem starała się jak najszybciej przemilczeć. Panna młoda wytłumaczyła gościom, że wróżka, nie chcąc złamać obietnicy, przyszła na uroczystość w okresie żałoby w rodzinie, że straciła nerwy, coś się pojawiło, coś się przywidziało. Stopniowo wszyscy na sali uspokoili się, a uroczystości wznowiono z nową energią. Przybysław dał tylko znak kelnerom, by na stoły wylał się szampan, a nawet mocniejsze trunki. Wszyscy mieli już dość wrażeń na dziś. Gabriela usiadła z boku, szepnęła tylko cicho do syna, że wieczór naturalnie dobiega końca. Niedługo zaczną rozwozić i sprzedawać ciasto. Cygan powinien wezwać taksówkę i ją odesłać. Ona nie należy do porządnych ludzi. Zofia przemknęła cicho przez drzwi pokoju, w którym dochodziła do siebie Grażyna. Skinieniem głowy podziękowała Mateuszowi za pomoc. Zostali sami z cyganką. Co to było, Grażyna? Zofia była bardzo podekscytowana. Wiem na pewno, że nie urządziłabyś takiego przedstawienia na naszym weselu bez wyraźnego powodu. Co jest nie tak z Gabrielą? Grażyna podniosła na nią swoje duże brązowe oczy o gęstych rzęsach, odpowiedziała. Nie sądziłem, że się w tobie zakocham, piękna dziewczyno. Dla cyganów, kto nie jest z plemienia, jest obcy. Ale ty od pierwszej chwili byłaś jak moja własna. Jesteś w niebezpieczeństwie, moja droga. Matka twojego męża nie pozwoli ci żyć. Uważa, że jej syn jest jej własnością. Będzie paskudna. Rzuci na ciebie zaklęcie, jeśli się jej sprzeciwisz. Wciąż na ciebie patrzy. Chce cię zabrać do swojego domu, jak służącą, jak niewolnicę. Masz delikatne palce. W domu ojca nie zawracano ci głowy obowiązkami. Zofia zamyśliła się na chwilę. Potem zaczęła swoją zwykłą tyradę. Gabriela ma rację co do jednego. Gabriela zwabia nas do siebie wszelkimi możliwymi sposobami. Więc da się to rozwiązać. Moi rodzice dali nam mieszkanie na nasz ślub. Pójdziemy tam prosto z restauracji. Tam też zostaniemy. Co do Przybysława jako chłopaka mamy, rozmawialiśmy o tym z nim. Nie jest głupi. Już dawno zrozumiał wszystkie intrygi matki. Na zewnątrz zgadza się unikać skandali i histerii, ale robi wszystko po swojemu. Ma temperament ze stali. Gabriela całe życie oddawała Przybysława do placówek DLA dzieci, do przedszkola na tydzień, do szkoły na opiekę pozalekcyjną, na kolonie letnie przez 3 miesiące z rzędu. Udawała nieszczęśliwą, samotną matkę. Próbowała wykraść od rodziny swojego kochanka, ojca Przybysława, ale jego żona okazała się twardym orzechem do zgryzienia. Wyrwała jej serdecznego przyjaciela małżonka spod nóg, wypędziła rozwódkę z domu, wcześniej się przyjaźnili. Grażyna westchnęła z ulgą i wyjaśniła. Odprawiłam rytuał, koleżanko. Osłabiłam złe oko twojej teściowej. Już długo nie będzie w stanie zepsuć nikomu życia, choćby nie wiem, jak zawzięcie syczała. Zaklep mnie, kochanie, z takiego pokrewieństwa i sąsiedztwa w domu.
ponownie wskazała palcem w kierunku zdradzieckiej kobiety. Muszę iść, a ty zajmij się sobą. Masz mój numer telefonu. Gdybyś mnie potrzebowała, wiesz jak mnie znaleźć. Grażyna rozprostowała bujne falbany spódnicy z licznymi głazami. Wygładziła dłońmi pomarszczoną bluzkę, pokręciła szyją, zawiązała na głowie chustkę, po czym w nagłym odruchu objęła Zofię. Nie odprowadzaj mnie, moja piękna. I tak już jestem spóźniona. Tabor nie będzie zadowolony, ale poproszę cię o pensję. Nie lubię pożyczać od swoich, jestem zużyta. Żałoba w rodzinie męża nieodmiennie się kończy. Nie chcę ich prosić o nowe ubrania. W naszym sąsiedztwie mają mnie za czarodziejkę. Myślą, że mogę oszukać każdego i wyciągnąć pieniądze od każdego. Nie okradam pierwszej napotkanej osoby, chociaż krążą plotki o cyganach. My też mamy swój honor i sumienie. Wiesz, skąd się wzięło przekonanie, że cyganie kradną dzieci? Zofia była zdumiona. Dlaczego? Czyż nie tak? Bzdura w głowach ludzi. W naszym plemieniu dziewczynki nie są aż tak zbędne w rodzinie. Mężczyźni są cenniejsi. Ale, jak przekleństwo, dziewczynki zawsze rodzą się w taborach. Jeśli w rodzinie nie ma ani jednego syna, kto nakarmi rodziców? Kto przyniesie do domu wielki łup? Kto poprowadzi klan? Dlatego cyganie kupują i zabierają nowonarodzonych chłopców i starszych z domów dziecka i sierocińców jako swoich krewnych. A kiedy widzą taką sierotę faworyzowaną przez Romów, która nie wygląda jak Rom, wieść o niej niesie się przed taborem Romów. Ukradli ją i udają, że jest jedną z nich. Nie ukradli jej. Zabrali ją ze sobą, jeśli nie ma rodziców. Albo rodzice są zgorzkniałymi pijakami. To moja historia. Zofia teraz sama przytuliła się do Grażyny. Dobrzy z was ludzie, wakacje. Gorące, zabawne, muzyczne, niezwykłe. Już nigdy nie pomyślę źle o cyganach. Poznam was lepiej i wszystko się ułoży. Mateusz wszedł do pokoju. Szukają panny młodej na korytarzu. Pan młody i jego matka są zdenerwowani. Goście są zakłopotani. Zofia i Grażyna otwierają dłonie. Spojrzały na siebie jeszcze raz. Każda z nich wyniesie z tego wieczoru własne spostrzeżenia i wnioski. Każda zmieni swoje postrzeganie innego, obcego świata. Cyganka, szeleszcząc spódnicami, ruszyła wąskim korytarzem w stronę wyjścia awaryjnego. Nie było potrzeby, by ponownie pokazywała się publicznie. Głos podążył za nią. Wychodzisz po angielsku bez pożegnania? Grażyna nie rozumiała, co ma do tego angielski, ale nie pytała więcej i spokojnie skinęła głową. Ten mężczyzna nie wzbudzał w niej negatywnych emocji. Co więcej, gdy patrzył na nią tak uważnie, dociekliwie, jej serce zaczęło bić szybciej. To był wieczór zaskakujących odkryć. Musi szybko wrócić do domu i przemyśleć to wszystko jeszcze raz. Rano będzie mądrzejsza. Mateusz, znów się skradając, podążył za Grażyną. Tym razem ciemną ulicą. Postanowił, że odprowadzi ją inkognito. Zobaczy, gdzie mieszka młoda kobieta. Nie bez powodu w młodości uczył się sztuk walki. Gdyby była w niebezpieczeństwie, zasłoniłby ją sobą. Mężczyzna już zdawał sobie sprawę, że ta cyganka złamała mu serce. Spacer przez zasypiające miasto nie trwał długo. Wkrótce kobieta zatrzymała się przy solidnym, wysokim płocie. Zapukała cicho. Gdy ktoś otworzył drzwi, schowała się za nimi. Mateusz rozejrzał się. Okna innych, równie imponujących budynków błyszczały obok tego hulka. Obok furtki widać było masywne drzewo o grubych, rozłożystych konarach. Mateusz chwycił jedną z nich, podciągnął się i niczym zwinny jaguar wczołgał na szczyt, uśmiechając się do siebie, że doszedł do momentu, w którym wykorzystuje nawyki dzikich bestii. Na dole rozległ się szelest, a potem głosy. Hej, tam na drzewie, co za gość do nas przyszedł, zejdź ładnie. Wokół pnia, jakby spod ziemi, wyskoczyło kilka męskich postaci. Cyganie, na pierwszy rzut oka, mieli dobry system zabezpieczeń. Nie był to żbik, który potrafił poruszać się bezszelestnie. Mateusz postanowił się nie kłócić, niczego nikomu nie udowadniać, tłumaczyć się przed krewkimi. Kilka minut później stanął przed oczami miejscowego barona. Nie unikał pytania, o czym tu zapomniał. Opowiedział ze szczegółami, że Grażynę poznał na weselu, gdzie młoda cyganka wróżyła gościom. Na te słowa przywódca taboru zmarszczył nos. Uparta dziewczyna, tylko kłopotów nam narobi. Nie dość, że nasi ludzie już się jej boją z powodu jej daru, to jeszcze staje po stronie obcych. To uparta osoba i nie ma sposobu, by sobie z nią poradzić. Mateusz próbował dodać swoje 5 groszy do monologu. Życie taboru to twoje zmartwienie.
Rozumiem twoje aspiracje, sam jestem cyganem. Mimo to? Szef taboru był zaskoczony. A ty skąd jesteś? Mateusz szczegółowo opowiedział baronowi, że pochodzi z północno-zachodnich Indii. Nakreślił nawet pokrótce swoją biografię. Wyznał, że Grażyna bardzo mu się podoba, że zapadła mu w serce. Niespodziewany wybór zatrzymał męskiego właściciela cygańskich terytoriów i dusz. Jest już rozpieszczoną wdową, jak na nasze standardy. I stara. Za miesiąc skończy 20 lat. Żaden z naszych cyganów jej nie poślubi. Dożyje w domu teścia pod jego dachem, opowiadając ludziom swoje bajki, ale jest dobra we wróżbach. Szczepan wszystko z góry przepowiedział o swoim synu i wszystko potoczyło się po jej myśli. Baron pobłażliwie poklepał Mateusza po ramieniu. A jak będziesz w Rosji, to wpadnij do nas. Widzę, że nie w złych zamiarach kręciłeś się po naszych włościach. W taborze przyjmują swoich, a lekarze zawsze byli szanowani. Daj jej to, ty zdecydujesz, co zrobić. Była wychowywana wyłącznie z mężczyznami. Nie sądzę, żeby chciała się tak po prostu z tobą umówić. Nie robimy takich rzeczy. Ty jesteś wdowcem, a ona wdową. Zgodnie z naszym prawem moglibyście się pobrać, ale jest jedna bardzo poważna przeszkoda. Pochodzisz z innego kraju, co oznacza, że jesteś cyganem. Dla klanu jest to równoznaczne z oddaniem naszej kobiety obcemu, nie naszemu. Aby być razem, będziesz musiał wyrzec się swojej ojczyzny, stać się częścią naszego taboru, zaakceptować nasze zasady. Cóż, idź z Bogiem. Może nasze drogi jeszcze się skrzyżują. Zofia nie mogła wyrzucić z głowy ostrzeżeń Grażyny. Niepokoiły ją, mimo całej jej wiary w siebie i w Przybysława. Wydawało się, że w ich młodej rodzinie nie dzieje się nic strasznego. Żyli polubownie, przytulnie, rozumieli się półgębkiem. Ale po każdej wizycie Gabrieli nowa żona syna czuła się załamana. Nawet serce jej zupełnie zdrowej młodej kobiety nagle drgnęło. Doszło do tego, że ich domowa apteczka wypełniła się walerianą i korwalolem. Zofia nie wiedziała, że po herbacie z synową Gabriela poszła do domu i zaczęły się dziać różne rzeczy. Przybysław często był dla mnie ciężarem. Uniemożliwiał mi snucie powieści, spokojne oglądanie seriali i czytanie książek. Musiałam się nim opiekować, a przecież był mój i tylko mój. A ta Zofia się wtrąciła, zabrała go, całkowicie go zawłaszczyła. Szkoda, że od początku tak dobrze im się żyło. Więc ta nocna kukułka Zofia przebije mnie, dzienną kukułkę. Synowa o intrygach drugiej matki, gdyby mogła się domyślić, przeszkodzić jej w pragnieniu spotkania się z synem, ostatecznie i nieodwołalnie nie mogła. Cierpliwość coraz bardziej tracąca zdrowie. Obrona cygańskiej przyjaciółki, wbrew pozorom, okazała się słaba i zawodna. Granica wszystkiego nadeszła, gdy Zofia poczuła poranne mdłości. Pomyślała, że spełniło się jej marzenie o zostaniu mamą. Test kupiony w aptece potwierdził jej przypuszczenia. Teraz za wszelką cenę będzie starała się ograniczyć do minimum spotkania z teściową. Wcześniej jednak musi spotkać się z Grażyną i skonsultować, jak najlepiej to zrobić. Cygan zadzwonił do nowej znajomej z radością. W głębi duszy chciałam zapytać Zofię o Mateusza. Śniady i przystojny mężczyzna żył teraz nieustannie w jej myślach, a ona nie potrafiła go odczytać. Pierwsze zdanie, jakie wypowiedziała cyganka, brzmiało: Och, ślicznotko, należą ci się gratulacje, urodzisz dobrego syna, w terminie i bez żadnych problemów. Zofia zarumieniła się. Myślałam, żeby ci sama powiedzieć, ale ty wszystko widzisz od razu. To nie było trudne. Cygan uśmiechnął się zadowolony. Ale nie po to mnie wezwałaś, moja droga. Powiedz mi, co ci leży na sercu? Dlaczego bije tak niespokojnie? Twoja teściowa cię ściga. Czy rytuał nie wystarczył? Zofia powiedziała cygance najprościej, jak potrafiła, że ich sprawa nie jest ważna. Na zewnątrz wizyty Gabrieli wyglądają bez zarzutu, ale gdy tylko drzwi się za nią zamykają, Zofia nie jest sobą, zamieniając się na kilka godzin w szmacianą lalkę, z której ktoś wyssał wszystkie siły. Grażyna blednie. W swojej praktyce nie miała jeszcze przypadku bycia pokonaną. Udało jej się osłabić złe oko teściowej Zofii, ale była silnym przeciwnikiem. Nie wychylała się, odzyskiwała siły, kontynuowała swoją złą robotę. Potrzebowała nowego rytuału, znacznie silniejszego, ale Grażyna go nie miała. Musimy udać się do innego klanu, do starej cyganki. W ich świecie, w tych stronach, nikt inny nie miał większej wiedzy na temat wróżbiarstwa, pomagania ludziom, hipnotyzmu. Czy zechciałaby jej pomóc? Wróżka obiecała Zofii, że coś wymyśli.
przyszła mama trochę się uspokoiła. Wieczorem Grażyna poprosiła barona o dobre słowo u legendarnej Zuzanny. Obiecał, ale powiedział, że nie podoba mu się ten pomysł. Przywódca dotrzymał słowa. 3 dni później Grażyna pojawiła się przed starą wróżką. Zuzanna nie zadała jej ani jednego pytania. Od razu zaczęła swoją przemowę. Słyszałam o twoich zdolnościach. Czeka cię wspaniała przyszłość, jeśli nie zrobisz nic głupiego. Przyszłaś prosić o pomoc. Mogę nauczyć cię rytuału, ale wyślę cię on do zaświatów. Ty decydujesz, czy twoja nowa przyjaciółka jest warta twojego życia. Jeśli ją wyłączysz, zachorujesz. Gdyby nie nosiła dziecka, byłoby łatwiej. Będziesz musiał osłaniać 2 osoby naraz. Jesteś zbyt młody i niedoświadczony. To może być zbyt wiele do zniesienia. Gestem pokazałem, że chcę coś powiedzieć. Zuzanna skinęła głową, że wysłucha jej argumentów. Mamo Zuzanno, przecież wiesz, że jestem rozrzutna. Nie urodziłam dziecka, straciłam męża. Co czeka mnie w taborze? Stopniowa droga do samotnej starości. I w ten sposób uratuję 2 życia naraz. Jeśli nie ja, to ona, ta dobra kobieta, będzie szczęśliwa. Stara kobieta w 2 kolorowych spódnicach z mnóstwem falban, w czerwonej bluzce z czarną koronką, w kolorowym szalu z 2 rzędami na szyi. Zapaliła papierosa, wyciągnęła rękę po filiżankę mocnej kawy i milczała. Twoja wola. Zostaniesz tu ze mną przez 3 dni. To rytuał, sakrament DLA wybranych. Nigdy potem nikomu nie powiesz, co zrobiłaś swojemu rzekomemu przeciwnikowi. Przysięgam, matko Zuzanno, że nigdy nie wypowiem słowa o tym, gdzie ustawić się w twoim taborze. Zamieszkasz ze mną. A teraz idź, jestem zmęczona. Jak będziesz mnie potrzebowała, to zadzwonię. Cyganie nie lubią, gdy ktoś wtrąca się w ich wewnętrzne sprawy. Nie lubią też ciekawskich świadków ich życia. Zuzanna uczyła swojego rzemiosła w ciszy. Nawet jeden z ludzi z jej klanu nie był obecny. A potem młoda wróżbitka udała się do Zofii, by uwolnić ją od wpływu złego oka i niebezpieczeństwa. Jak spotkała się z Gabrielą, co powiedziała lub zrobiła, nikt się nie dowiedział. Grażyna miała siłę dosłownie doczołgać się do swojego taboru, a potem zemdleć pod tym samym drzewem, pod którym mężczyźni znaleźli kiedyś Mateusza. Grażyna nie odzyskała przytomności przez 2 tydzień. Zuzanna odmówiła przyjazdu na leczenie, wypowiadając do barona jedynie niezrozumiałe słowa. Uratować ją może tylko bardzo silna miłość drugiej osoby. Taka miłość, w której nic na tej ziemi nie będzie się DLA nikogo liczyło, tylko ona sama, tylko jej odwzajemniona miłość będzie potrzebna. Wy wszyscy tutaj nie możecie jej tego dać. Tolerujecie ją, możecie ją szanować, ale to nie wystarczy, nawet jeśli wszyscy razem zaczniecie się za nią modlić. Musi zostać wezwana z powrotem, wyciągnięta z ciemnego zapomnienia, w którym się znajduje, poświęcając się. Tylko cud może ją ocalić. Gabriela nic nie pamiętała. Zofia zaprosiła ją do siebie z kwiatami i tortem. I nie tylko ona tam była, a potem były już tylko strzępy. Wypiły jakąś dziwną ziołową herbatę, po której kobieta zasnęła, a gdy się obudziła, jej mieszkanie było puste. Może śniło jej się, że wpadła szwagierka z jakąś dziewczyną. Po tym dniu zaczęły się dziać dziwne rzeczy. Szła do domu Przybysława, a potem zapominała. Albo co gorsza, pękł kran w kuchni, albo zgasło światło w domu. Nie może wyjść, musi rozwiązywać domowe problemy. A myśl, że trzeba pilnie odwiedzić młodą rodzinę, nie wydaje jej się już ważna. Lepiej dokończyć oglądanie nowego serialu lub czytanie powieści DLA kobiet. Jeśli Przybysław za nią zatęskni, to wpadnie. W kieszeni Mateusza zadzwonił telefon komórkowy. To był ojciec Zofii. Indyjscy goście lecieli jutro do domu. Zapraszał ich wszystkich na pożegnalny piknik wieczorem w swoim wiejskim domu, gdzie będą tylko jego ludzie. Mateusz się ucieszył. Zofia będzie na kolacji. Będzie mógł zapytać ją o Grażynę. Wiadomość go zasmuciła. Piękna wróżbitka była poważnie chora. Plemię nie było pewne, czy przeżyje. Plemię rzadko korzystało z pomocy uzdrowicieli, leczyli ją sami. Ale tym razem do kobiety przyjechały karetki pogotowia i cygańscy szamani. Ale wszystko poszło nie tak. Grażyna nie poczuła się lepiej po ich receptach. Mateusz opuścił wieczorną biesiadę, mając za przestrogę jedynie Zofię. Jechał wynajętym samochodem wiejską autostradą, bojąc się spóźnienia. Szybko zapukał do bramy cyganów. Starszy klanu zgodził się przyjąć go natychmiast. Od progu Mateusz zaczął opowiadać podekscytowany o tym, co sprowadziło go do taboru. Przyszedłem prosić o przysługę. Chcę dokonać niemożliwego, ożenić się z kobietą z waszego taboru.
Co więcej, zabrać ją na zawsze do Indii. Jestem lekarzem. Nadal będę leczył ludzkie ciała. Doskonały, choć domorosły psycholog będzie leczył ich duszę. Wiem, że takie rzeczy są mało prawdopodobne w świetle naszego prawa. Jestem DLA was obcy. Proszę o wyjątek. Chcę uszczęśliwić tę kobietę. Kocham ją. W tym momencie na łóżku za parawanem poruszyła się Grażyna. Opiekująca się nią wdowa po szczepanie Iwona podskoczyła radośnie do wróżbity. Grażyna, to ja. Poznajesz mnie? Ale Grażyna upadła z powrotem w pokłon. Znów nikogo nie widziała i nie słyszała. Iwona z meldunkiem natychmiast pobiegła do Patryka, a ten pospieszył do barona. Powiedział mu, że Grażyna prawie doszła do siebie, ale słaba nić spokoju szybko się urwała. Starszy spojrzał jeszcze raz na Mateusza, wciąż siedzącego naprzeciwko, po czym powiedział: Patryk, powiadom ludzi. Jutro zwołuje nasz cygański sąd. Do rozstrzygnięcia jest niezwykła sprawa. Chcę poznać opinię taboru. Mateusz poprosił o pozwolenie na zbadanie Grażyny jako lekarza. Baron nie wyraził sprzeciwu. We wróżbiarskim amoku wrócili razem z Patrykiem. Cygan Hindus był zszokowany. Na łóżku leżała nie ta dumna, piękna kobieta, w której zakochał się kilka tygodni temu. Grażyna schudła, wyglądała jak małe dziecko zawinięte w duży bawełniany koc. Mężczyzna nie mógł się powstrzymać, z jego oczu polały się łzy. Kochana, co ty sobie zrobiłaś? Zofia wyjaśniła mi w skrócie, co DLA niej zrobiłaś. Nie pozwolę ci umrzeć. Będę przy tobie na dobre i na złe. Jesteś DLA mnie najlepszą kobietą na tej ziemi. Najpiękniejszą, najmądrzejszą, najbardziej potrzebną. Chciałbym złożyć cały świat u twoich stóp, ale nie jestem aż tak bogaty. Jedyną rzeczą, która na pewno będzie całkowicie do twojej dyspozycji, jest moje serce i dusza. Mam syna dorastającego w Indiach, DLA, którego będziesz mamą. Jeśli się zgodzisz, będziemy mieli dużo więcej dzieci. Proszę, po prostu żyj. Mateusz ciągle coś mamrotał nad łóżkiem Grażyny. Patryk i Iwona taktownie opuścili pokój, ale nadal nasłuchiwali każdego dźwięku. Głowę rodziny, w której krótko rozmyślał o wdowie, naszła nagła myśl. Cyganie rzadko się żenią i wychodzą za mąż z miłości. Ja i cała moja rodzina pobraliśmy się w prosty sposób. Starszy ogłaszał przy wszystkich, że jest się teraz z kimś mężem i żoną. I to wszystko. W ogóle nie potrzebujemy pieczątek w paszportach. Pójdę jeszcze raz do barona i powiem mu, żeby wypuścił wdowę po moim synu. Nie powinna tkwić w taborze z takim darem. Niech zobaczy świat. To dobra dziewczyna. Na międzynarodowym lotnisku, lepiej znanym światu jako port lotniczy, lot do Rosji znów się opóźnił. W mieście panował nieznośny upał, a w ojczyźnie Grażyny znów padał śnieg. Szalała zamieć, która zdołała poważnie uniemożliwić samolotom loty ściśle według rozkładu. Grażyna zdążyła już dwukrotnie wybrać numer do swojej przyjaciółki Zofii, która zgłosiła się po nią na lotnisko. Była wróżka znów spodziewała się dziecka. Mateusz miał do nich dołączyć za kilka dni, a ona nie mogła tego znieść. Postanowiła wcześniej polecieć z synkiem i córeczką. Wkrótce w ich rodzinie pojawi się kolejne dziecko. Chciała zdążyć uściskać przyjaciółkę i zobaczyć tabor, zanim na jej głowie pojawią się nowe zmartwienia. Prawie 5 lat temu rodzimy tabor Grażyny podjął bezprecedensową decyzję w wewnętrznym sądzie, aby pozwolić jednej ze swoich kobiet znów stać się szczęśliwą, zobaczyć cały świat, wyłamać się z przyjętych zasad i ograniczeń. Jej przykład nie był inny. Krewni cyganki nadal zajmują się handlem, końmi, rękodziełem. Kobiety nie zapominają o wróżeniu tym, którzy chcą z góry obliczyć swój los. Wierzyć im czy nie, to sprawa osobista. I radziłbym im wierzyć. Czasami gerły wróżbiarskie mogą radykalnie zmienić czyjeś życie. Ale to zależy od samej osoby, od tego, jakie ma jelita, złe czy dobre. Pokój jest wzajemny. Jak ty jemu, tak on tobie.